2,5 tysięcy hiszpańskich sędziów poskarżyło się na łamanie zasady państwa prawa Hiszpania. 2,5 tysięcy sędziów poskarżyło się na domniemane łamania zasady państwa prawa. Grupa ponad 2,5 tysięcy hiszpańskich sędziów wystosowała w poniedziałek do Komisji Europejskiej list otwarty w sprawie domniemanego łamania zasady państwa prawa przez rząd Pedro Sancheza. Dokument skierowano m.in. do wiceprzewodniczącej Kevier Jourovej oraz komisarza do spraw sprawiedliwości Didiera Reindersa. Autorzy listu, który powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Pracowników Sądownictwa APM oraz Niezależnego Forum Sędziowskiego FII, wskazali, że rząd Hiszpanii dopuścił się działań sprzecznych z artykułem 7 Traktatu Europejskiego, w którym zagwarantowane jest poszanowanie wartości Unia Europejska, w tym zasady rządów prawa. W liczącym 6 stron liście sędziowie z Hiszpanii napisali, że centrolewicowy gabinet Sancheza świadomie podejmuje działania osłabiające zasadę trójpodziału władzy, próbując ingerować w kwestie zastrzeżone dla wymiaru sprawiedliwości. Zauważyli, że gabinet Sancheza doprowadził do ryzyka ciężkiego naruszenia zasady państwa prawa poprzez zablokowanie swoimi decyzjami możliwości przeprowadzania wyborów członków Naczelnej Rady Sądowniczej CGPJ. Autorzy dokumentu podkreślili, że impas w wyborze członków CGPJ, odpowiednika polskiej KRS, a także coraz większa ingerencja partii politycznych w wybór sędziów stoi nie tylko w sprzeczności z wartościami Unia Europejska, ale również z hiszpańską konstytucją. Napisali, że przepisy dające partiom politycznym możliwość zdominowania wymiaru sprawiedliwości są początkiem drogi do totalitaryzmu, osłabiając prawa człowieka i sprzyjając korupcji. Zgodnie z obowiązującymi w Hiszpanii od 31 marca przepisami reformy CGPJ ten najwyższy organ władzy sądowniczej nie może już powoływać sędziów po wygaśnięciu ich 5-letniego mandatu. W praktyce wybór nowych członków CGPJ był zablokowany od ponad 2 lat z powodu braku w Kongresie Deputowanych, niższej izbie hiszpańskiego parlamentu, wystarczającego poparcia dla nowych kandydatów. Sędziowie wskazywani przez centrolewicową koalicję nie mogli zostać zatwierdzeni z powodu blokowania ich wyboru przez największe opozycyjne ugrupowanie, Partię Ludową PP. W skład hiszpańskiej CGPJ wchodzi 21 członków, w tym jej przewodniczący, którym zgodnie z konstytucją musi być prezes Sądu Najwyższego. Poza 12 sędziami w skład Rady wchodzi też 8 innych członków, którzy muszą być prawnikami lub adwokatami o wysokiej reputacji.